Witam. Na szybkiego omówimy sprawę taką. Jakbyśmy chcieli w starym sprinterze, czyli pierwsza generacja, 95 rok do 2000, zmienić koło kierownicy na model wyższy, czyli od roku 2000 do 2006. Po pierwsze z tego względu, że te stare koła kierownicy, umówmy się, w tych busach jak jeden mąż, wszystkie są absolutnie zajechane i albo ktoś sobie po prostu zdecyduje się oprzeć to jakimś tam materiałem, albo w zasadzie no ja nie widzę szans kupienia z drugiej ręki, chyba że o nowej mówimy kierownicy, naprawdę no mówię, w stanie powiedzmy no takim bardzo przyzwoitym. W skrócie. Jest możliwa zmiana oczywiście kierownicy. Stare koło kierowniczy w ogóle tutaj tak jak ja pokazuję, miało 41 cm mniej więcej średnicy. Nowe było nieco mniejsza średnica, około 39 z tego co kojarzę. Wynikało to, no już pomijam względy estetyczne, takie powiedzmy wizualne, że mała kierownica troszeczkę może lepiej to wygląda i bardziej przypomina siedzenie w samochodzie osobowym, ale bardziej tutaj chodziło też o to, że małą kierownicę jak zastosowali, to automatycznie szło to w parze z zastosowaniem pompy wspomagania o większym ciśnieniu, czyli jakby ta siła kierowania tą kierownicą nie musiała być większa, no z tego względu, że mamy tą średnicę jednak mniejszą. I teraz tak, żeby zmienić koło kierownicy na mniejsze, no to niestety wiąże się to z jakimiś tam kosztami, bo tak jak kierownica sama, koło kierownicy jest dostępne, ja bym powiedział, więcej jest tych kół kierownicy ogólnie dostępnych tego modelu, właśnie nazwijmy go CDI, czyli rocznik od 2000 do 2006, a pierwsza wersja, nazwijmy to umownie TDI od 95 do 2000, tych kierownic mówię, pierwszej generacji od TDI było, znaczy się w obiegu jakby jest bardzo mało w dobrym stanie, a tych kierownic nowszej generacji CDI jest dużo większej w ofertach. Można zmienić, ale wiąże się to z kosztami. Sam zakup kierownicy, powiedzmy, nie będzie tak tragiczny, że kupimy kierownicę, powiedzmy, z wersja bez poduszki powietrznej musi być, czyli o ile mamy oczywiście, bo możemy mieć też starego Sprintera wersję z poduszką, no ale zakładam, że ktoś ma bez poduszki powietrznej i chyba więcej jednak tych jeździło Sprinterów bez poduszki powietrznej. Zresztą to mówię, to nie ma znaczenia. Akurat poduszka nie ma znaczenia. Kupujemy kierownicę nową, owszem, ale wraz z zakupem nowej kierownicy musimy zmienić całą kolumnę kierowniczą. Dlaczego? Dlatego, że w starego typu kierownicy, tak jak tutaj widać, jak ja pokazuję, występuje po nałożeniu kierownicy nakrętka. Tutaj nakręcamy nakrętkę, a w nowym typie jest wieloklin i w środku tutaj wkręcamy śrubkę na imbus. Także to jest zasadnicza zmiana i nie jesteśmy w stanie jakby tego no, przebrnąć już na tym poziomie. To jest po pierwsze, ale są jeszcze inne zmiany, takie kosmetyczne, które widać po zmontowaniu jakby tej kierownicy. Czyli tak, kupujemy przekładnię kierowniczą. Można to połączyć, bo bardzo często ja tutaj mam zdemontowaną przekładnię kierownicą, bardzo często dochodzi do wybicia tych krzyżaków. Tutaj jest jeden krzyżak, tutaj jest drugi. O tyle ten krzyżak, ten element krzyżaka jest dostępny, można kupić go dosłownie nawet absolutnie nowego, renomowanego producenta. Kosztuje no, coś ponad powiedzmy 200 zł ten element, ale niestety, no umówmy się, mamy dwa krzyżaki i w zasadzie one się równocześnie zużywają, bo obydwa pracują w skręcie, obydwa są narażone na podobne, że tak powiem, siły i również ten. Z tym już mamy problem, bo ten to już jest bardziej skomplikowana konstrukcja, czyli tak, nie dosyć, że mamy tutaj podobną, powiedzmy, tą taką końcówkę jak tutaj, krzyżak, ale ten krzyżak występuje niestety z całym tym elementem, który idzie oczywiście w środku tej rury, czyli z tym, z tą kolumną kierowniczą. To jest już jedna całość, to jest nierozbieralne i jakby zakup, jak ktoś by się chciał pokusić o zakup, to myślę, że w jakimś zamienniku jest to niedostępne, bynajmniej ja tego nie spotkałem. Oryginał jak najbardziej, oczywiście, ale myślę, że w tysiącach złotych, czyli ta sztyca tutaj, nazwijmy ją wewnętrzna, ona posiada ułożyskowanie tutaj, logiczne, bo w tej rurze musi to być jakoś ułożyskowane, żeby pracowało swobodnie i delikatnie, czyli ma ułożyskowanie. To już jest naprawdę sprawa no, niedostępna. Raczej musimy posiłkować się tutaj w tym wypadku częścią używania
używaną, które są dostępne na rynku i uważam, że można trafić część. Najlepiej poleciłbym jednak pojechanie osobiście, dotknięcie tego, sprawdzenie takie wstępne luzu, czyli nic tam nie, że tak powiem, czy tam nie było naszych przy tych krzyżakach. Jeżeli wszystko się zgadza, to jest szansa, że jakiś czas dłuższy, krótszy, już nieistotne, to nam pojeździ bez kłopotów, tak? Czyli to kupujemy, owszem, można używane, nie pisałbym się raczej na wysyłkę, chyba że mamy sprawdzonego sprzedawcę, osobiście sprawdzić tutaj ten luz na krzyżaku, bo nawet jeżeli mówię, nawet jeżeli mamy luz tutaj, na tym drugim krzyżaku, to ostatecznie za kwotę no, od 200 do 300 zł kupimy ten element nowiusieńki, bez żadnych obaw, że tutaj będzie coś nie tak. I teraz tak, kontynuując. Do zmiany, tak jak mówię, koło kierownicy nie wszystko. Potrzebny jest cały ten element, bynajmniej ten, no bo ten jest identyczny w Sprinterze pierwszej generacji i drugiej. Jest to samo, tutaj nie ma żadnych absolutnie zmian. Zmiana jest w końcówce, tak jak wspomniałem tutaj, czyli tu nakrętka, tam śruba w nowszym. I mówię, przy okazji tej roboty, powiedzmy, jak będzie nam coś się działo z krzyżakiem, że mamy okazję kupić nową tą przekładnię kierowniczą, możemy sobie również automatycznie pomyśleć, powtarzam, o zmianie koła kierowniczego, ale to plus koło kierownicy, plus, i za chwileczkę to zmontuję i plus, i teraz proszę zobaczyć, ja tutaj celowo zmontowałem stary typ układu kierowniczego, czyli jest to stary typ kierownicy, 41 cm i stara kolumna kierownicza. I teraz tak, różnica polega na tym, że jakbyśmy nawet założyli nową kierownicę, to nowa kierownica różni się tym, po założeniu ją na odpowiednią, że tak powiem, kolumnę, że pomiędzy starą obudową przełączników, czyli tym elementem, co tutaj pokazuję, tym oczywiście on ma kontynuację na dole, ale tym elementem, a kierownicą, jeżeli zastosujemy stary, to będziemy mieli 2 cm luzu, czyli ta szczelina, która tutaj, powiedzmy, no prawie nie istnieje, albo to jest taka szczelina, która taka dosłownie powinna być, w rzeczywistości będzie miała no ponad 2 cm. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego oni rozwiązali to w ten sposób, bo mówię, są poduszki powietrzne tutaj w tych nowszych Sprinterach, są też wersje bez poduszek powietrznych i tutaj jest miejsce w tej szczelinie na to, żeby można było zamontować taką taśmę, która no, spełnia funkcję przejściową dla tego prądu, powiedzmy do poduszki chociażby powietrznej. Jeżeli jest bez poduszki, no to już jest inny temat, ale tam musi się jeszcze zmieścić taśma, czyli konstrukcja tej kierownicy jest no inna i chcąc przejść na nową kierownicę, musimy się liczyć z tym, że musimy kupić nie tylko koło kierownicy, nie tylko przekładnię kierowniczą, ale również, bo ten element, czyli te przełączniki, zostaje bez zmian. On może się różnić, nie chciałbym teraz za bardzo tutaj mącić, bo jedyną różnicą, na którą warto by było zwrócić uwagę, w starych Mercedesach pierwszej generacji jest tak zwana postojówka kierunkowa, czyli tutaj mamy ten parking, tutaj ja pokażę, tutaj na końcu mamy element parkingowy, że włączamy go poniżej wyłączonego światła w dół i dajemy albo w prawo, albo w lewo kierunkowskaz, wówczas świeci nam albo z lewej strony postój, albo z prawej. Są modele wersji CDI, które tej funkcji nie mają. Trzeba na to zwrócić uwagę. To jest jedyna różnica, powtarzam, pomiędzy starym typem przełączników a nowym. Zdarza się tak, że w CDI również będziemy mieli tą funkcję postojową, ale nie jest to w każdym samochodzie. Dlatego proszę zwrócić na to uwagę, właśnie na ten przełącznik. Ale kontynuując, jeżeli chodzi o to, to tak, kierownica, przekładnia cała, kompletna i ten element osłony, czyli ta osłona, zarówno górna, jak i dolna, która w tej chwili, tutaj ja tego nie mam, ale tu jest logiczne, że pod spodem jest przykręcona dolna osłona i klapka, która nam przykrywa bezpieczniki samochodu, to jest całkowicie inne w pierwszej generacji i w drugiej. Śmieszą mnie ogłoszenia po prostu ludzi, którzy wystawiają osłonę tą i piszą w opisie, że ta osłona pasuje od 95 do 2006 roku. Jest to kompletna bzdura. Te osłony oczywiście się różnią właśnie długością tutaj. Tutaj powiedzmy mamy od przycisku, od tego elementu do końca tej osłony pół centymetra, a tam wcześniej ja zmierzyłem, dlatego mam wiedzę. Od kanta do końca jest 2,3 centymetra, czyli mamy no, praktycznie o 2 centymetry te strategiczne, dłuższą tą osłonę. Kierownica, że tak powiem, nie ma różnych kierownic dla wersji z airbagiem i bez airbagów w modelu CDI. Te kierownice są identyczne, ale
różni się sama osłona, bo jakbyśmy nie zastosowali tej osłony od nowszego typu, a zastosowali tylko i wyłącznie, mówię, kierownicę łącznie z tą przekładnią, to będziemy mieli tutaj około 2 cm takiej mocnej szczeliny, tutaj w tym miejscu, żebyśmy spokojnie sobie rękę mogli włożyć, będziemy widzieć tą przekładnię gołym okiem. Czyli tak jak mówię, trzeba jeszcze zainwestować w tą osłonę kierownicy i jeszcze dodatkowo w kompletność tej kierownicy, czyli nie tylko koło kierownicy, nie tylko tutaj co najmniej zaślepka, gdzie no będziemy mieli klakson, ale jeszcze łącznik, ten łącznik właśnie pomiędzy kierownicą, ja tutaj to szybciutko zdemontuję, ten łącznik pomiędzy, zaraz, bo nie chcę, żeby mi tutaj straty się pojawiły, o, ten łącznik pomiędzy kierownicą, a tutaj tym urządzeniem, tym łącznikiem musi być koniecznie, proszę bardzo, ten element jest to potrzebne nam do ślizgu, gdzie występuje klakson. Tutaj to. To musi być połączone z dalszą częścią kierownicy, tak? Bo tutaj w tym przypadku w starej kierownicy to mamy ślizg. Proszę bardzo, on tak wygląda. To jest ślizg klaksonu. Ale to musimy połączyć w nowej kierownicy. I tym połączeniem jest tak zwana, no nazwijmy to umownie, taśmą kierownicy, która jest mocowana. Ta kierownica nowsza inaczej wygląda, bo ona ma tutaj, tak jak my mamy to pełne, gładkie, równe, tak tamta kierownica ma wybranie takie. Wybranie i w tym wybraniu mocuje się tą taśmę kierownicy, która spełnia tą funkcję łącznika. Jeszcze dwa słowa, jeżeli chodzi o wymianę tego przegubu, to tutaj, jak będziemy wymieniać, tutaj mamy takie blachy, one powodują troszeczkę hamowanie i prowadzenie jakby z hamowaniem o ten element, bo jak to wkładamy razem tutaj, o tak widzimy, tak jak widzimy, jak ja teraz to robię, staram się bynajmniej, o, w ten sposób, to tak pracuje, to powinno delikatnie jak masełko sobie pracować, tak mamy dwie blaszki, które jakby tylko tam pełnią funkcję takiego hamulca, jedna blaszka przychodzi tutaj, wygięta w łuk, jak widać, i druga przychodzi tutaj, ona, ta moja, ona już jest zepsuta, proszę bardzo, ona już jest na środku, ma dziurkę, a powinna być blaszka tam, gdzie jest teraz ta dziurka, powinna być taka blaszka, która uniemożliwia takie, powiedzmy, w prosty sposób wyjęcie tego przegubu, czyli jak my go już włożymy, on zaskoczy o tą dziurkę, to w lekki sposób my go nie wyciągniemy. Musimy użyć siły, zbić jakby to czymś, użyć siły takiej uderzeniowej, żeby to wyskoczyć. Oni, oczywiście zanim to zepniemy, to jeszcze tutaj przychodzi taka guma osłonowa, nie? Czyli to jest taki zestaw, jeżeli chodzi o to. Kolejnym tematem, jaki omówię, już myślę na następnym filmie, bo nie ma sensu tutaj tego drążyć, to będzie sprawa regeneracji głowic. I w zasadzie to nie będzie dotyczyło tylko sprintera, choć będę bazował na regeneracji głowicy do sprintera. W zasadzie bym skoncentrował się tutaj na regeneracji głowic ogólnie, ale z naciskiem na głowic samochodów, które są mocno eksploatowane. A mocno eksploatowane są, jak wiadomo, busy. Także zapraszam, jeżeli ktoś będzie zainteresowany.